Fajnie, dziękujemy bardzo. Usiądźcie sobie na chwilę jeszcze. Chciałbym też najpierw podziękować bratu Tomaszowi za poprowadzenie tej juczni i odkrycie, że był jeszcze ktoś, kto miał bardziej No dobrze, w każdym razie dzięki za nowe inspiracje. Poza tym warto też dodać, że to właśnie brat Tomasz jest autorem hymnu tegorocznego na Głogocie Młodych. Dobrze. Jak widzicie, już wstępne przygotowania trwają. Coś tam nie działa, może działa. Nie wiem, jak to z waszej strony wygląda, ale... W każdym razie witamy bardzo serdecznie wśród nas ojca Tomasza Pawlika, który to właśnie na razie jeszcze tyłem do was. Mogliście go gdzieś już widzieć albo słyszeć na takich internetowych rekolekcjach, które były dosyć popularne, ale cieszymy się, że możemy poznać cię trochę lepiej osobiście. Ojciec Tomasz Pawlik, franciszkanin kontemplowany, psychoterapeuta, pracujący z osobami uzależnionymi, w ośrodkach w Chęcinie i w Wołaniu, spowiednik, rekolekcjonista, sympatyk młodzieży. Mam nadzieję, że się, jestem pewna, że się dogadacie. Na pewno trzeba o nim też powiedzieć, że jest przede wszystkim praktykiem takiej pracy trudnej z ludźmi uzależnionymi i od alkoholu, i od narkotyków, także innych tak zwanych uzależnień behawioralnych, ale o tym to już będziemy w trakcie się dowiadywać. On sam na pewno więcej o sobie jeszcze to powie. Witamy bardzo serdecznie. Ojciec Tomasz Pawlik. I jeszcze pieśń na rozpoczęcie.
można usiąść. Z czym kojarzy wam się Golgota? Cierpienie. Jak? Z młodymi. Niewątpliwie, jak już tu jesteśmy, tutaj na pewno będzie się kojarzyło z młodymi. Z czym kojarzy się Golgota? Ze zwycięstwem. Jak słyszę słowo Golgota, to co mi pierwsze przychodzi do głowy? Jakie słowo? Serpelice. Rzeczywiście pierwsze skojarzenie na pewno będzie z cierpieniem. Golgota to jest takie miejsce, w którym się cierpi. W którym dokonuje się cierpienie Boga, w którym Bóg przeżywa swoje cierpienie, ale to cierpienie zmierza, to już jak sami doskonale wiemy, że zmierza do chwały. No, wczorajszego popołudnia padło wiele słów dotyczących i zranień, i cierpienia, i zaproszenie do tego, żebyśmy powiedzenie, że ten czas, który przez najbliższe te 3 dni będziemy przeżywać, będzie takim czasem dość trudnym, wymagającym, że jeżeli ktoś rzeczywiście będzie się chciał zaangażować i wejść tak całym sobą w tajemnicę poznania siebie w spotkaniu z Bogiem, który jest święty, doskonały, wielki, to będzie to czas pewnie trudny, ale wszyscy w to wierzymy, że zaowocuje czymś dobrym, czymś fajnym. Przyniosłem, gdyby tak za dużo było o cierpieniu, to woda na otrzeźwienie, kawa na wzmocnienie i apteczka pierwszej pomocy, gdyby potrzebna była jakaś interwencja medyczna. Ale miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. Kiedy brat Szymon zadzwonił do mnie jakiś czas już temu z propozycją właśnie przyjazdu tutaj do Serpelic na to spotkanie, tak sobie pomyślałem, że właśnie to miejsce to jest takie miejsce. Skoro mówimy o nim, że jest Golgotą młodych, to na pewno jest miejscem oczyszczenia, miejscem konfrontacji, miejscem doświadczenia cierpienia, ale doświadczenia też grzechu, własnych słabości, tego kim jestem, tego, że nie jestem doskonały. I że to wszystko też zmierza do tego, to całe doświadczenie jest nam po to potrzebne, żebyśmy w pewnym momencie, jak już uporamy się sami ze sobą, z tym, kim jesteśmy, z naszymi ranami, z naszymi tam wewnętrznymi, różnymi trudnymi sprawami, to żebyśmy mogli poczuć się wolni, prawdziwie wolni. Wszyscy generalnie tak jest, że byliśmy u lekarza. Myślę, że nie ma takiego człowieka, który nie byłby u lekarza. Tutaj w czasie jutrzni padły też te słowa. Do lekarza przychodzimy po to, żeby wtedy, kiedy coś nas boli, tak? Kiedy dotykają nas różne takie ludzkie, no przede wszystkim fizyczne słabości. Przychodzimy po to, żeby przepisał nam receptę, żeby coś tam powiedział nam o naszej chorobie, słów kilka. Przepisał receptę, pójdziemy do apteki, będziemy zażywać lekarstwa i wyzdrowiejemy. Ja tak w naszym POZ-cie w Chęcinach, przychodni zdrowia, czasem chodziłem do doktora Sullivana, naszego lekarza, który no, tak nam właśnie radził. Przepisywał leki i potem wszystko było dobrze. Ale żeby właśnie lekarz dał mi odpowiednie lekarstwa, muszę mu powiedzieć, na co jestem chory. Muszę mu powiedzieć, co mnie boli. Kiedy przychodzę do Pana Boga, kiedy przychodzę do Pana Jezusa, kiedy klękam przy kratkach konfesjonału, żebym dostał lekarstwo na moje chore serce, na moje poranione serce, to, które tutaj widać na ekranie, muszę też tak jak na dłoni pokazać mu, kim jestem, pokazać mu, co mnie boli. Ale żeby to zrobić, no muszę mieć w sobie taką elementarną, cywilną odwagę. Bo to nie jest tak, że w prosty sposób no, możemy powiedzieć o swoich słabościach. Kto na przykład tak na tu i teraz byłby gotowy spośród nas, jak tu jesteśmy, powiedzieć o jakimś największym swoim sekrecie, takim bolesnym.
tak wyjść tu na scenę, do mikrofonu, przed wszystkimi, obnażyć się, tak publicznie, mówiąc metaforycznie, ściągnąć spodnie. No nie jest to proste. Nie jest to proste. Myślę, że zrobilibyśmy to, gdybyśmy mieli duże poczucie bezpieczeństwa. Duże poczucie bezpieczeństwa. Ja pamiętam, kiedyś byłem na takim szkoleniu terapeutycznym, na studium pomocy psychologicznej. To na to szkolenie przyjechali ludzie różnych profesji, różnych zawodów, różnych pracujący też w różnych instytucjach i nauczyciele, i lekarze, i pielęgniarki, i jacyś tam jeszcze i inni. Całkiem różni ludzie. Była grupa kilkunastoosobowa, trener, który prowadził, to był trening taki interpersonalny. I przez pierwsze dwa dni jakby sprawa polegała na tym, żeby się poznać. Nie? A więc ludzie opowiadali o sobie no, na takim bezpiecznym poziomie, o tym, kim jestem, co robię, gdzie pracuję, o jak mam na imię, skąd pochodzę i tak dalej. Więc to wszystko były takie bardzo bezpieczne informacje, o których no, które możemy przeczytać w internecie, na przykład o innych ludziach, takie podstawowe dane. No ale w pewnym momencie gdzieś już atmosfera zaczynała być tak napięta, że oczekiwano od siebie nawzajem czegoś więcej. Żeby ktoś wreszcie, jak jeden kolega będący na tym szkoleniu mówił, że ja czekam na krew, kiedy wreszcie popłynie. I tak prowokował wszystkich. No i sprowokował. Była taka zabawa, gorące krzesło, polegająca na tym, że osoba przez 5 minut opowiada o sobie, co chce na swój temat. A potem z sali padają pytania i osoba, odpowiadając na nie, odpowiada albo tak, albo nie. No i wtedy się zaczęło. Jak poleciały pytania, czasem bardzo takie trudne, no i trzeba było albo się przyznać, albo zaprzeczyć. Ale oczywiście zakładamy, że w tym wszystkim była szczerość. No i ludzie zaczęli obnażać się rzeczywiście ze swoich różnych takich trudnych wątków, trudnych historii. Ale było to spowodowane tym, że było duże, na sali wśród grupy panowało bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, że myśmy się nie bali, zaczęliśmy mieć, pomimo tego, że znaliśmy się zaledwie drugi dzień, to zaczęliśmy mieć do siebie jakieś takie zaufanie, taka pojawiła się bliskość i odwaga. Też to wszystkich pobudziło do odwagi, żeby mówić o sobie. Moi drodzy, wszyscy jesteśmy poranieni. Jesteśmy poranieni na różne sposoby. I fizycznie, i emocjonalnie, dotkliwie, mniej dotkliwie. Jedne rany się goją szybko, stosunkowo szybko, a inne, to pewnie też odnosimy takie wrażenie, że się jakoś tam ślimarczą i ciągle gdzieś tam się odnawiają, powracają i bez przerwy. I bez przerwy mamy z nimi problem. Ja kiedy tutaj jechałem, tak sobie pomyślałem, kurczę, że przecież sam też jako człowiek cały jestem z ran. Że na dobrą sprawę to pewnie wszyscy też cali jesteśmy z ran. Bo właściwie nie ma ludzi zdrowych. Nie ma ludzi zdrowych. Wszyscy na coś chorujemy. Nie tylko fizycznie. Zresztą te wszystkie nasze boleści fizyczne, no to są takie, że je można leczyć i jakoś tam bez problemu. One tak wiele nie kosztują. Więcej kosztuje to, więcej będzie kosztowało nas leczenie od takiej strony emocjonalnej. Więc to przeżywamy najbardziej. Wtedy, kiedy trzeba mieć w sobie odwagę, kiedy trzeba pokonać wstyd, kiedy trzeba wyzwolić się z gniewu, ze złości, który niejednokrotnie też towarzyszy przeżywaniu zranień. No i wszyscy też z tego powodu, z powodu doświadczania tych ran na różnych naszych poziomach i o tych poziomach, o tych relacjach, kontekstach różnych tutaj w czasie tego spotkania będziemy mówić, jesteśmy tutaj. To jest tak, moi drodzy, że przychodząc tutaj też przywozimy siebie, a przywożąc siebie przywozimy to wszystko, co w nas jest. Rzeczy dobre, a więc cały ten nasz potencjał,
przywożę swoje zasoby, charyzmaty. Tutaj dzielę się też, posługując we wspólnocie, tak? Bo są różne służby, są animatorzy, jedni odpowiadają za to, inni za tamto. Tak jest i to jest fajne. Ale oprócz tego, co w nas dobre, przywozimy też to, co w nas jest chore. To, co wymaga leczenia, to, z czym sobie nie radzimy. I przychodzimy, no rzeczywiście, z niekłamanym takim zaufaniem do Pana Boga, żeby nas z tego wszystkiego uzdrowił. Ale chcemy też budować w sobie poczucie bezpieczeństwa. Bo to też nie jest tak do końca, że jak myślę o sobie, o Panu Bogu, to mam to poczucie bezpieczeństwa i bez problemu zaraz mogę przed Nim wylać swoje serce. Jesteśmy ludźmi, mamy różne opory i dużo w nas, skoro jesteśmy ludźmi, to dużo w nas będzie takiego czynnika ludzkiego, który no, będzie przeszkadzał nam na przykład się otworzyć. Bo jak przychodzę do konfesjonału, no to tam w tym konfesjonale siedzi człowiek. I też mam poczucie wstydu, że to nie tylko jak opowiadam, że opowiadam Panu Bogu o sobie, ale On też tego słucha. I to mnie też boli, to mnie też jakoś zniechęca, czasem może odpycha, powodując, że na przykład o wielu rzeczach nie mówię. Albo mówię jakoś tam ogólnikowo, zdawkowo, tak żeby rozeszło się po kościach. No ale jeśli tak jest, no to z tego uzdrowiony nie zostanę. Dlatego na początku też tego spotkania chcemy przyzywać wszystkich miłosiernych i miłosiernego Pana Boga, i miłosiernego Samarytanina, i miłosiernego Ojca z przypowieści o marnotrawnym synu, i miłosiernego Chrystusa, który przebacza tej kobiecie cudzołożnej, kiedy wszyscy chcą ją ukamienować. Miłosiernego. To jest oprócz tego, że Pan Bóg, że o Panu Bogu mówimy, że jest miłością, to innym takim ważnym określeniem Pana Boga jest właśnie miłosierdzie. Że On do tego nas zaprasza. Ale muszę to wszystko przynieść. Kiedy o tym mówię, przypomina mi się, nie wiem, czy oglądaliście, to w latach 80. był taki film pod tytułem Misja. Tam grał De Niro, Robert De Niro, Jeremy Irons. To film dotyczył redukcji paragwajskich w Ameryce Południowej, jak tam jezuici zakładali misję. Pamiętamy coś takiego? Misja. Fajna muzyka Ennio Morricone. No i tam jest taka scena, że ten Rodrigo, więc postać Rodriga, w którą wciela się De Niro, łapie tych Indian, prawda? I potem przyprowadza ich do Asunción i sprzedaje jako niewolników. On ma brata, Filipa. Obydwaj kochają się w tej samej kobiecie, Karlocie, ale niestety ona wybiera młodszego Filipa. I tam jest taki motyw, że, no, że oni gdzieś tam zaczynają się szarpać, potem tam ktoś przychodzi obok, więc skakają do pojedynku ze szpadami i on no tak przypadkiem, nie przypadkiem zabija swojego brata. I to jest dla niego wielka trauma, bo nie potrafi sobie przebaczyć. To powoduje, że w ogóle wycofuje się z tego swojego zajęcia, siedzi gdzieś tam zamknięty, nie przyjmuje jedzenia, taki zapuszczony i odwiedza go jeden jezuita właśnie z tej misji, z której on porywał tych Indian i zaprasza go do tego, żeby podjął taki trud podróży z nim na tą misję. I co się dzieje? Ten Rodrigo ciągnie ze sobą cały ten swój rycerski ekwipunek. Tam na filmie jest pokazane, że to taka gula w takiej wielkiej siatce tego całego złomu, zbroi, szpad i wszystkiego i on to taska z nimi tam, gdzie te wodospady i Iguazu na granicy Paragwaju i Argentyny są. No to wielkie wyzwanie. Ale co się dzieje? Zobaczcie, on idzie do ludzi, których skrzywdził, bo porywał z ich wioski ich pobratymców i sprzedawał potem za kasę Hiszpanom. Idzie też w wielkiej takiej niepewności, bo oni mogą go zabić. Tam jest taka scena, że jeden z tych Indian podbiega, łapie go za włosy, podkłada mu nóż tutaj, że zaraz mu gardło poderżnie i tak dalej. Ale to się nie dzieje. Odrywa ten powróz, na którym ciągnie cały ten swój ekwipunek i wrzuca do rzeki. Przebacza. Doznaje. No, zostaje wyzwolony. Zostaje wyzwolony od tego swojego ciężaru. Nie potrafił sam sobie wybaczyć, ale wtedy, kiedy doświadczył przebaczenia ze strony innych, że oni go nie potępili,
za to, co zrobił, za to, co uczynił. Sam zaczyna sobie wybaczać. Moi drodzy, rany, stłuczenia, zadrapania leczy się stosunkowo prosto. Do tego bardzo często służy właśnie taka podręczna apteczka, w której możemy mieć takie najbardziej potrzebne medykamenty wtedy, kiedy boli głowa, kiedy się zadrapaliśmy, jak ja na przykład na łokciu tutaj. To jest bez problemu. Niejednokrotnie właśnie wystarczy tylko oliwa i wino. Tak jak ten miłosierny Samarytanin zabrał tego gościa pobitego, wyciągnął go z rowu, zawiózł do gospody, opatrzył mu rany. I to jakby mogło też wystarczyć, ale nie zawsze wystarcza, bo czasem potrzebna jest też opieka, potrzeba jest bliskości drugiej osoby, potrzeba jest takiego poczucia się, że ktoś się mną zajmuje, że ktoś się o mnie troszczy, że ktoś mnie pielęgnuje. Dlaczego się ranimy? Dlaczego doświadczamy ran? Pewnie też tak jest, że może niejednokrotnie poranili nas albo rodzice, poraniło nas życie, poraniła nas szkoła, podwórko, że też właśnie z tego powodu cierpimy. Ale czasem tak jest, że na przykład rany, które sobie zadajemy sobie na własne życzenie. Choć wiemy, że na przykład to boli, to pomimo wszystko no robimy może tak jak na tym obrazku, że bijemy się młotkiem w głowę, bo fajne jest uczucie wtedy, kiedy przestaje, kiedy doświadczam ulgi. Z jednej strony na własne życzenie, z jednej strony może z głupoty, z przyzwyczajenia albo z różnych takich, doświadczamy ran z różnych niezależnych od nas czynników, ale myślę sobie, że takim pierwszym i podstawową sprawą, która jest powodem tego, że będziemy doświadczali zranień i że będziemy też ranili innych, wszystko wydaje się być skutkiem tak zwanego, to takie słowo trochę teologiczne, teologiczno-filozoficzne, tak zwanego zranienia ontologicznego. Ja zaraz powiem, pokażę wam, co to jest. To jest coś takiego. Może dokładnie, niezbyt dokładnie widać, ale to jest zranienie ontologiczne. Słowo ontologiczny dotyczy bytu, więc czegoś, co jest. Właściwie chodzi o grzech pierworodny. Chodzi o jego skutki. Pierwsi ludzie, ci, którzy żyli sobie spokojnie z Panem Bogiem w raju, spowodowali to, że pomiędzy człowiekiem a Bogiem powstało takie pęknięcie, powstał taki rozłam, że zakończyła się przyjaźń, taka, która była wówczas, że człowiek był szczęśliwy, było mu tam dobrze, nie doświadczał żadnego braku, że wszystkie swoje potrzeby miał zaspokojone, ponieważ Pan Bóg mu wystarczał, był dla niego wszystkim. Ale ten grzech nieposłuszeństwa, odwrócenia się od Pana Boga spowodował to pęknięcie, którego my doświadczamy. I to tak się dzieje, że popełniam grzechy, że jak przychodzą pokusy różne, to często, no często jest tak, że nie potrafię się im przeciwstawić, że im ulegam. Że noszę w sobie skłonność do popełniania zła. Z natury, okej, jestem dobry jako człowiek, jestem dobry. Bo wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre. A skoro stworzył mnie, więc ja też jestem dobry. Ale mam w sobie skłonność do zła. I ona we mnie jest no tak wdrukowana, do tego stopnia wdrukowana, że no nie wiem, co by mogło ją wymazać. Po prostu jest. To jest część, taki nieodłączny i może nawet bardzo taki integralny i jeden z podstawowych składników mojej ludzkiej natury. Mam w sobie skłonność do popełniania grzechu i do czynienia zła. Ile razy, zobaczcie, jest tak, że robimy to, czego nie chcemy robić. Ile razy jest tak, że na przykład no, przy okazji sakramentu pojednania postanawiamy poprawę. Co z tego? Jak wciąż jestem taki sam i wracam do tego samego.
Ile razy jest tak, że na przykład słabości, które w sobie mam, nad którymi jakoś tam próbuję pracować, wloką się za mną jak tak jak kula u nogi. I jednokrotnie życie staje się tak uciążliwe, jak uciążliwe ma życie na przykład żuk gnojak, który ciągle tą kulkę swoją pcha przed sobą. Jest to wielki, taki mozolny wysiłek, który dużo kosztuje. Dlatego podczas tego spotkania, tych konferencji będziemy mówić o zranieniach. Cały ten główny temat tegorocznych rozważań to krótkie dwa słowa. Jesteśmy godni życia i to musimy o tym pamiętać. Jeśli zapomnieliśmy i ktoś uważa, że nie jest godzien, to chcemy mu tutaj o tym przypomnieć, że jest godny życia. Jesteśmy godni życia. Pan Bóg zaprosił nas do życia, dał nam życie. Więc skoro On uważa, że jesteśmy godni, to my sami też musimy tak zacząć uważać, tak o sobie myśleć. Będziemy mówili, skoro jesteśmy godni życia, to będziemy mówili też o tym, że jesteśmy godni siebie, godni innych, godni Pana Boga. I będziemy mówili o tych zranieniach, o doświadczaniu tego, co trudne, właśnie w relacji do samego siebie, w kontakcie ze sobą. Czyli o tym, czy jest mi ze sobą dobrze, czy jest mi ze sobą źle. Jak to w ogóle jest, jak się z tym czuję. Powiemy też trochę o tym, jak nam jest w relacji do innych. Jak mi jest z innymi i o tym, czy innym, może pomyślę o tym, czy innym jest ze mną dobrze. Bo to też tak nie działa tylko w jedną stronę, prawda? To młodzi ludzie, jak czasem chcą być ze sobą i są zakochani i tak sobie i ktoś mówi do osoby, którą kocha, jak mi jest ze sobą dobrze? Jak mi jest z tobą dobrze? Jak mi jest z tobą dobrze? No czuję się fantastycznie. Ale czy ty też tak się czujesz ze mną? To jest ważne, ale zobaczcie, że o to nie zawsze potrafimy samych siebie i drugiej osoby zapytać. Że często jakoś tam potrafimy rozmawiać, ale potrafimy ze sobą rozmawiać, ale na przykład o sprawach technicznych. Czyli tam kto zrobi zakupy, kto gdzie tam pójdzie, kto przyprowadzi albo odprowadzi dziecko do przedszkola czy do szkoły. Ale czy jest nam ze sobą dobrze? O tym... To już kosztuje trochę więcej, wymaga więcej wysiłku i odwagi. I kolejna sprawa właśnie, jak nam jest w relacji z Panem Bogiem. Jak nam jest w relacji z Panem Bogiem. Ale to o tym będzie za chwilę. Zaśpiewajmy coś.
cuda. Ty jesteś święty, Boże nasz. Ty jesteś mocny, Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki. Ty jesteś wielki. Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś najwyższy. Ty jesteś królem. Ty jesteś królem. Ty jesteś trójcy. Ty jesteś trójcy. Czynisz cuda, Ty jesteś święty, bo nie nasz. Ty jesteś święty, Panie nasz, który czynisz cuda, Ty jesteś święty, Boże nasz. Ty jesteś miłością, Ty jesteś miłością. Ty jesteś kochaniem, Ty jesteś kochaniem. Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością, Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością. Ty jesteś święty, Panie nasz, który czynisz cuda. Ty jesteś święty, Boże nasz. Ty jesteś święty, Panie nasz, który czynisz cuda. Ty jesteś święty, Boże nasz. Święty jest Pan, a my jesteśmy Jego obrazem. Moi drodzy, pytanie. Co to znaczy, że jestem siebie godny? Co to znaczy, że jestem siebie godny? To znaczy na przykład to, że należy mi się szacunek. Że należą mi się też różne prawa. Na przykład do poszanowania mnie samego. Co to znaczy, że jestem dla siebie godny? Jak czujecie?
To znaczy, że mam na przykład swój honor. Albo że właśnie, że godność to jest moja najwyższa wartość jako osoby. Bo jestem godny jako człowiek. Że należy mi się dobro, że należy mi się cześć, no nie taka cześć jak Panu Bogu, cześć, szacunek, poważanie, uznanie. Że należy mi się też miłość. Być godnym siebie to też mieć takie poczucie, że się jest kochanym, że mam prawo do miłości, że mam prawo do obdarowywania swoją miłością innych i to robimy bardzo często. Wszyscy to robimy. Ale pewnie tak jest, że nie wszyscy doświadczymy tego, że zostaliśmy przez kogoś miłością obdarowani. I to jest trudniejsze. To jest trudniejsze. I to niejednokrotnie właśnie w życiu jest taką, no, czymś bolesnym. Taką bolesną raną, która nas dotyka, bo nie czujemy się kochani. A z racji tego, że jesteśmy godni siebie, że w ogóle jesteśmy, to znaczy, że zasługujemy na miłość. Że ja zasługuję na miłość i muszę w to uwierzyć, muszę to sobie wdrukować w głowę, nabrać takiego przekonania, być pewnym tego, że ja jako człowiek, jako Mirek, Marta, Mietek, Krzysiek zasługuję na miłość. Bo jestem. Nie dlatego, że zdałem maturę, że sesja mi na studiach dobrze poszła, albo że wygrałam konkurs Miss w mojej miejscowości, albo zostałam Miss regionu. Nie dlatego. Albo że mnie wydrukowali gdzieś tam moje zdjęcie na okładce jakiegoś kolorowego magazynu. Nie dlatego, ale dlatego, że jestem. I to wystarczy, to jest wystarczający powód. To jest wystarczający powód do miłości. Moi drodzy, ważne jest to, że zasługujemy nie tylko na miłość ze strony innych ludzi, ale zasługujemy też na miłość ze strony samych siebie. Ze strony samych siebie. A więc chodzi o to, żeby pokochać siebie. Po prostu. No i wydawać by się mogło, że to od tak, prawda, pokochać siebie. Łatwiej jest pokochać kogoś innego niż siebie. Ale kiedy tak się właśnie zastanowimy i popatrzymy na siebie, no to prawdopodobnie więcej zauważymy w sobie wad, słabości, deficytów. Popatrzę w lustro i popatrzę, że mam jedno oko bardziej niż drugie. Nie podobam się sobie. Nie podobam się sobie i nie kocham siebie. Chciałem wam puścić taki króciutki filmik, który właśnie pokazuje właśnie, w jaki sposób można pokochać siebie i ile to znaczy dla osoby i co może spowodować, do czego doprowadza. Krótki filmik. To jest fragment filmu pod tytułem Angela, Luca Besson z 2005 roku. O takim 28-letni André, jest taki zamieszany w różne ciemne sprawy, jest w połowie Paryża winny kasę, ludzie go ścigają w ogóle i tak dalej, on chce popełnić samobójstwo, skończyć ze sobą. Taki gościu strasznie skonfliktowany ze sobą. No i w pewnym momencie, kiedy chce popełnić samobójstwo, skoczyć z mostu do Sekwany, spotyka Angelę, która mu parę rzeczy pokazuje. Dopiero. Zobaczcie, jak ważne jest doświadczenie w życiu miłości. Jak jest ważne, gdybyśmy na przykład swoje dzieci na przykład wychowywali w taki sposób zimny, taki chłodny,
taki na dystans. Stawiali tylko i wyłącznie wymagania. Potem rozliczali z każdej oceny, z każdej uwagi w szkole, z każdej postawy. No to potem ktoś może wyrośnie na takiego robokopa, zimnego drania, takiego beznamiętnego. Będzie miał w życiu dużo trudności, nie będzie w stanie stworzyć normalnego związku, bo nie ma takiego doświadczenia. A zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy dajemy dziecku poznać, że go kochamy, dajemy mu to odczuć, żeby nie tyle ono o tym wiedziało, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę, ale chodzi o uczucie, o doznanie, o przekonanie, o doświadczenie. Zobaczcie, też jest tak, że my bardzo dużo rzeczy wiemy, dużo wiemy. Chodzimy do szkoły, piszemy matury, prace licencjackie, magisterskie, doktoraty. Dużo rzeczy wiemy, czytamy książki i co z tego? Jak to niewiele w życiu zmienia. A niejednokrotnie jakieś konkretne doświadczenie, ważne wydarzenie, takie, które mocno odciśnie się w naszej tożsamości emocjonalnej, ile ono potrafi zmienić, ile potrafi dać, do jakiego stopnia potrafi otworzyć oczy i zobaczyć, kurde, świat nie jest taki zły, a może nawet dobry. Święty Jan w swoich pismach i w Ewangelii, i w listach, Jan Ewangelista, który napisał, mówi o tym, że Bóg jest agape, że Bóg kocha mnie miłością bezwarunkową, bezinteresowną, miłością, której nawet tak na sposób ludzki to trudno sobie ją wyobrazić. To mamy przykład, taką scenę, pewnie pamiętamy, po zmartwychwstaniu, apostołowie, tam Piotr, krzątający się, smażący ryby przy ognisku i przychodzi Pan Jezus i się pyta, Piotrze, czy mnie kochasz? Prawda? I zadaje mu dwa razy w polskim przekładzie. Mamy dwa razy, że Pan Jezus używa dwa razy słowa kochać, a dopiero za trzecim razem, a Piotr zawsze odpowiada, tak, ty wiesz, że cię kocham. I dopiero za trzecim razem używa słowa, najpierw pyta, czy mnie miłujesz, a Piotr odpowiada, kocham. I dopiero Pan Jezus za trzecim razem zaczyna mówić jego językiem, używając tego samego określenia miłości, jakie używa Piotr. To w języku polskim tak może tej różnicy nie widać. Jakbyśmy sięgnęli tam do oryginałów greckich, tam widać to lepiej. Bóg jest agape, a więc kocha miłością taką, jaką my nie jesteśmy w stanie kochać. I kocha nas już nawet, tak można powiedzieć, że nie dlatego, nie tylko dlatego, że na miłość zasługujemy, prawda, czy przebacza mi grzechy, nie ze względu na to, że na to przebaczenie zasługuje, ale ze względu na to, że go potrzebuje. Potrzebuje, tak jak powietrza, jak wody, jak pokarmu. Potrzebuje. Jest jedna z takich podstawowych potrzeb emocjonalnych, doświadczenie miłości. Takiej miłości, jaką na przykład, jaką ten miłosierny Samarytanin obdarzył tego gościa leżącego w rowie, że go wyciągnął, załadował na bydle, zawiózł go do spody, zostawił oberżyście kasę na leczenie. Jak miłosierny ojciec, który syna swojego przyjmuje. I co więcej, nie przyjmuje go, czy nie obdarza go miłością, bo ten przyszedł i go przeprosił. Słuchaj, tato, zawaliłem. Tam w ogóle jestem tam niegodny ciebie. Nie, sam wybiega. Co więcej, on tam w tej przypowieści są takie słowa, że ten ojciec ciągle modlił się za niego. Wychodził na werandę chałupy i spoglądał w dal. Tam, gdzie tamten poszedł. Może mu już opuszki palców zdrętwiało od różańców za niego. Bo tak mu na nim zależało. I tak Panu Bogu zależy na mnie. Tak Panu Bogu zależy na mnie. Tak więc, moi drodzy, spróbujmy tutaj podczas tego spotkania odkryć taki prawdziwy obraz Boga, jako tego, który
który jest miłością, który jest no, jak ten miłosierny Samarytanin. Bóg jest taki. Nie chce mojej zguby, ale chce mojego dobra. Chce obdarzyć mnie miłością. I żebyśmy też spróbowali odkryć też nasz prawdziwy obraz tego, kim jesteśmy. Nie tylko spoglądali na siebie przez pryzmat właśnie naszych zranień. Więc tego, co w nas jest nie tak, naszych niedoskonałości. Ale spróbujmy zrozumieć to, jakoś przeżyć, doświadczyć. No może to się tutaj wydarzy jakoś w różnych sytuacjach. Może podczas konferencji, może w konfesjonale, może gdzieś na polu namiotowym, albo przy porannej kawie. W jakimkolwiek momencie. Doświadczyć i zrozumieć to, że jestem kochany. Że jestem kochany. Chciałbym też w czasie tych konferencji zwrócić uwagę na, mówiąc o doświadczeniu zranień, zwrócić uwagę na kilka takich momentów, które podczas przeżywania tych zranień mają miejsce. Nie? To są, no nie chcę mówić, że to są jakieś takie etapy godzenia się, przeżywania, przepracowywania tego, co w życiu jest trudne, ale momenty, których na pewno doświadczymy. Więc dzisiaj powiem o jednym, na temat wypierania. Ale inne to, przeżywając zranienia, będziemy doświadczali gniewu, będziemy targowali się. No przebaczę, ale, że to nie zawsze wybaczenie jest takie bezinteresowne, tylko często no też oczekujemy od innych, nie? Że ktoś też wyciągnie rękę. Że jak ja się przyznam do błędu, ale ty też się przyznaj. Ty też powiedz, że jesteś dupa i zawaliłeś. I nie tak być powinno. Ty też powinieneś mnie przeprosić. Że często też jest trochę takiego targowania. Przychodzi taki moment też doświadczenia depresji, przygnębienia, takiego właśnie mieszaniny złości, poczucia winy, które jest trudne w przeżywaniu. I przychodzi też moment wtedy, kiedy następuje wyzwolenie, przychodzi ten moment akceptacji, takiego pogodzenia się, zgody na samego siebie po prostu, że jestem kim jestem. Tak więc wypieranie. Kto chciałby cofnąć czas? Na przykład, nie wiem, o rok, o dwa, o trzy, o pięć, o dziesięć. Kto chciałby cofnąć czas? Ręka do góry. Oho, jest nas trochę. Ja kiedyś też chciałem, ale już nie chcę. Cofnąć czas. Czemu chcę cofnąć czas? Pewnie z tego powodu, że no, może bym teraz postąpił inaczej. Pewne rzeczy, podjął inne decyzje. Może lepiej się nauczył na egzamin, żeby go zdać, a nie chodzić na poprawki ciągle. Może bym podjął inne decyzje, inaczej postąpił. Może bym nie powiedział słów, które powiedziałem. Albo nie chciałbym doświadczyć czy przeżyć rzeczy, które przeżyłem. Generalnie chcemy cofnąć czas, najczęściej z tego powodu, bo wydarzyły się w moim życiu trudne sprawy, o których chcę zapomnieć, które najchętniej bym właśnie wyparł, zamiótł pod dywan, wyrzucił z pamięci. A najlepiej to już by było wtedy, gdybym na przykład spotkał na swojej drodze facetów w czerni, a oni mają taki ten błysk, który po prostu resetuje całą pamięć. Najlepiej. Wtedy byłbym czysty. Ja sobie kiedyś też tak myślałem. Tak siedziałem na plaży nad morzem, tak patrzyłem w dal i tak sobie pomyślałem, żeby to morze zabrało mi kilka takich moich trudnych wątków w życiu. Ale w pewnym momencie przyszła mi taka myśl, że gdybym stracił część pamięci, nawet związanej z tym, co trudne, to już nie byłbym ja, nie byłbym sobą, to już nie byłby Tomek Pawlik.
tylko ktoś tam inny. Więc, moi drodzy, też tak jest, że zranienie, choć trudne, krzywda, której doświadczyłem, poczucie winy, które w sobie noszę, wyrzuty sumienia, jakaś trauma, to jest też część mojej tożsamości, która mnie kształtuje. To jest moja historia, to jestem ja. To jest moje doświadczenie. Oczywiście ono w moim życiu może być kulą u nogi. Kulą u nogi albo taką kulą tego wspomnianego już żuka gnojaka. Która jest ciężka, której pchanie czy tam ciągnienie za sobą wiele kosztuje. Ale może też stać się takim doświadczeniem no właśnie wyzwolenia, spotkania Pana Boga, przebaczenia. Czyli trochę tak ironizując, wracając do jednego z tych slajdów tam z tym młotkiem i głową, doświadczeniu właśnie takiej ulgi, wtedy, kiedy kamień spada z serca, kiedy doświadczam prawdziwego wyzwolenia. Zranienie powoduje taki wewnętrzny konflikt, że nie jest mi ze sobą dobrze, bo z jednej strony to, co trudne, chcę wyprzeć, odpędzić od siebie, a z drugiej strony no to jest coś, co powraca. Że nie zawsze jesteśmy w stanie też swój umysł trzymać w ryzach, tak żeby żeby o tym nie pamiętać. I generalnie może nie pamiętamy, ale na przykład przychodzą różnego rodzaju sytuacje, spotykamy ludzi, albo pojawiają się jakieś okoliczności, które jakoś tam wyzwalają ten film wspomnień i przypominają się rzeczy i znów mi spadł nastrój, znów czuję się źle, znów jestem przygnębiony, życie jest bez sensu. Tak się czujemy. Nasz umysł, ludzka pamięć, to jest trochę tak jak kawiarka. Jak kawiarka, tak działa. Że wszystko koduje, zapamiętuje. A im więcej rzeczy zapamiętuje, tym się tworzy tam większe ciśnienie, jak właśnie w tym zbiorniczku, tym tak zwanym dolnym naczyniu, prawda, który jest na dole. Jak podgrzewamy, no to wtedy wiadomo, woda zaczyna parować, tam się tworzy duże ciśnienie i ona się potem wyciska właśnie przez kawę, tam sitka do tego górnego naczynia. No jeżeli ja zacznę wszystko w sobie tak magazynować, no to gdzie się to wyciśnie? Przez co to wyjdzie? Przez uszy? Przez nos? Z buzi? Z czego to wyjdzie? Objawi się w moim życiu. Tym, że będę miał trudności w relacjach, albo porwę je, że będę miał na przykład duże trudności w utrzymaniu związku, będę wrażliwy na swoim punkcie. Jak jestem wrażliwy na punkcie siebie, to każda uwaga będzie mnie raniła. W związku z tym ja też będę jakoś tam stawał się osobą na przykład agresywną w odniesieniu do innych. Albo na przykład ciśnienie we mnie stanie się tak duże, że doskonałym takim katalizatorem staną się choćby nawet narkotyki, alkohol, który, no jak człowiek się napije, to mu wszystko jedno. Jak weźmie narkotyki, no to też mu będzie wszystko jedno. Przynajmniej nie będzie myślał o tym, co go boli. Albo zaangażuje się w pracę. Że wszystkie swoje, całą tą energię, to ciśnienie po prostu zamienię w jakieś dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, które sobie wytyczę i po prostu taranem będę do niego dążył, zbijając po drodze wiele osób, raniąc innych. Bo nie pomyślę o nich, tylko no będę myślał o sobie, żeby mi było dobrze. Tak więc to jest taki ciśnieniowy ekspres do kawy. Moi drodzy, my mamy wiele pewnie takich naszych zasobów, które pomagają nam no jakby na bieżąco też uporać się z tym, co jest trudne.
na bieżąco. To jest taki mechanizm racjonalizacji, że coś się złego stało, a nic się nie stało, dobrze będzie. To nie moja wina tam. I sobie wytłumaczymy. Wytłumaczymy, że to w ogóle spoko. Nic się nie dzieje. Tak też jest. To jest ludzki zasób. Jakaś tam moja zdolność do tego, żeby na bieżąco sobie radzić. Ale nie zawsze będziemy sobie w stanie poradzić. Nie zawsze będziemy sobie w stanie poradzić. Dlatego przede wszystkim takim ważnym faktem, ważną w ogóle rzeczą, prawdą, ważną, no taką zachętą, może tak to nazwę, do której chciałbym dziś was zaprosić, to żebyśmy spróbowali uznać to, że zostałem zraniony. No, idea jest taka, żebyśmy poszukali też w sobie zranień. Tutaj od wczoraj o nich mówimy, ale nie będziemy tego robić i mówić w taki sposób, żeby je rozdrapywać. Tak jak ktoś ma tam strupa i po prostu ten bez przerwy sobie tam paluchem drapie. Albo wbija śrubokręt w udo i będzie tam borował, żeby ta rana była coraz większa. Nie jesteśmy masochistami. Nie przeżywamy bólu dla samego bólu. To nie jest tam taka właśnie sztuka dla sztuki. Ale chodzi o to, żeby to, co mnie boli, to, co jest dla mnie trudne, żebym nazwał po imieniu, żebym przestał od tego uciekać. Ale spróbował się z tym zmierzyć. To są właśnie te demony przeszłości, jakieś strachy takie, które być może nie są straszne. Być może to jest tylko jakiś tam właśnie wytwór takiej mojej wyobraźni, fantazji. I to one we mnie, w mojej głowie urosły do rangi jakichś tam ogromnych demonów. Ale muszę się temu przyjrzeć, muszę spróbować stanąć w prawdzie, muszę nabrać odwagi, muszę być przekonany i wierzyć w to i spróbować tego doświadczyć, że towarzyszą mi wszyscy miłosierni, wszyscy jacy są miłosierni na świecie. Miłosierny Bóg, miłosierny Samarytanin, miłosierny Ojciec, wszyscy. Miłosierny ksiądz w konfesjonale, wszyscy mi towarzyszą. Miłosierni moi bracia i siostry, którzy nie chcą mojego potępienia, nie chcą przylepić mi na rękawie czy na plecach jakiejś szkarłatnej litery i napiętnować, ale są dla mnie miłosierni, obejmujący, czujący, obdarzający miłością, po to, żebym ja poczuł się kochany z moim grzechem. Jest taka piosenka, tam jestem kochany z moim grzechem, z moją słabością, znamy. No, tak jest. Właśnie tak jest. To piosenka mówi o prawdzie, która w życiu naszym jest obecna. Tak więc, moi drodzy, nie rozdrapujmy ran, ale szukajmy sposobu na ich uleczenie. I miejmy taką nadzieję, wierzmy w to, bądźmy przekonani, święcie przekonani, że to się dokona. Jeżeli nie tutaj, to może jak wrócę do domu, albo za tydzień, za miesiąc. W każdym razie, jak zaczynam się zajmować trudnymi sprawami, to one się rozwiązują. No to tak jak nawet, no ja tam na naszym podwórku i w Chęcinach, i w Połańcu, i w Kielcach, no pracujemy z osobami uzależnionymi i to jest tak, że jak ktoś uzależniony, no to jakoś tam, jak pił alkohol, czy brał narkotyki, no to wiele spraw go minęło, na wiele spraw w ogóle nie miał orientu, nie płacił kredytów albo nabrał kredytów, bo nie myślał, bo potrzebne były pieniądze, a potem się nagle okazuje, że tu z banku się dopominają i jestem 25 tysięcy w plecy, a nie mam pracy. A jak podejmę pracę, to mi komornik pół pensji zajmie. A z czego wynajmę mieszkanie, jak nie mam gdzie mieszkać? I to są problemy, których ludzie doświadczają. Jeśli ciągle będę je zamiatał pod dywan, wypierał od siebie, to nigdy ich nie rozwiążę. A przyjdzie taki moment, że w końcu strzelę sobie w głowę, bo tym właśnie kanałem wyjdzie to ciśnienie, które się tak zmagazynowało, że sobie nie poradzę. Problemy, kłopoty, wszystko co trudne, czego doświadczamy, jest po to, żebyśmy to rozwiązywali. Nie zostawiali, nie uciekali, ale rozwiązywali. Nie bójmy się tego. Sznurki, na których nie będziemy się wieszać.
żeby komuś czasem nie przyszło to do głowy. Dlatego zostały, dlatego są takie krótkie. Dlatego są tak krótkie. Poza tym jest sucho i gałęzie wszystkie. Myślę, że te, które są, to one też szybko się złamią. Gdyby ktoś taki pomysł miał, więc nawet nie próbujmy. Jest taka jedna z metod, która, no tak, dane, które chcemy, żeby nam nie uciekły, no to zapisujemy. Zapisujemy na twardych dyskach, na pendrive'ach, zapisujemy w naszych kapownikach. Mamy w tych książeczkach, które otrzymaliśmy, tam też są takie miejsca na robienie różnego rodzaju notatek, więc tam je zapisujemy. Ale jedną taką z metod zapisywania jest wiązanie supełków. Supeł to kluczka, tak się fachowo nazywa ten węzeł. Zwykły supeł. Myśląc o swoich zranieniach, nazywając je po imieniu, spróbujmy je jakoś tam w czasie tego spotkania, kiedy będziemy tutaj dotykali różnych spraw, jak coś tam się przypomni, coś, co jest trudne, no to spróbujmy to zapamiętać, wyrazić właśnie w formie takiego węzła na tym sznurku. Taka prosta rzecz. Niech to będzie zwykła kluczka, nie ósemka. Nie ósemka. Kluczka. Bo jak zawiążemy ósemki, to może sznurka nie starczyć. Gdyby tych rzeczy było dużo. No, taki prosty sposób na wyrażenie tego. Potem, no na końcu spotkania oczywiście coś z tymi sznurkami zrobimy. Jakoś to, żeby to był taki też wyraźny gest, akt takiego mojego oddania tego wszystkiego, co dla mnie w życiu jest trudne, z czym sobie nie radzę. I Pana Boga też proszę o pomoc, żeby wchodził w moje życie i dotykał tych wszystkich ran, miejsc, które są dla mnie trudne, żeby mnie uzdrawiał. To jakoś coś z nimi spróbujemy zrobić w takim właśnie akcie oddania Panu Bogu tego wszystkiego, co nas boli. No, więc zachęcam do właśnie takiego, do wyrażenia tego wszystkiego, co mnie boli właśnie w takiej formie, w formie węzła. Niech to będzie jeden węzeł, jedno zranienie. Takie, które mnie dotyka. Tak więc dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że no, to ta konferencja i ta jedna, ta dzisiejsza i ta jutrzejsza i ta pojutrzejsza nie objawi się na sznurku w formie węzłów jako trauma. Dzięki. Dobrze, mamy nadzieję, że nam ekspres nie wywalał czegoś za bardzo na zewnątrz. Dobrze, drogie ekspresiki, moi kochani. Kilka takich ważnych informacji w związku z tym, że już niebawem będziemy się przygotowywać do Eucharystii, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Pikus. No to kilka uwag. Słuchajcie, teraz jest chwila przerwy, ale dosłownie chwila przerwy. Pole namiotowe jest zamknięte. Nie wracamy na pole namiotowe, to jest tak zwana przerwa toaletowa, to znaczy jeżeli musicie siusiu, to tutaj to je toalety. O godzinie 11 startujemy z przygotowaniem do Eucharystii. Ogłoszenie od punktu informacyjnego. Na tablicy ogłoszeń przy tym punkcie są informacje dla prezbiterów. Roxana Wasiliew i Marta Kasprzyk są proszone, żeby zgłosiły się o zgłoszenie się do punktu informacji i najlepiej teraz w tej krótkiej przerwie. I jeżeli takie ogłoszenie dodatkowe, jeżeli ktoś słyszał o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie, to punkt informacji czeka na taką informację. Takie dostanę, co? W Poznaniu i w Serpce. W Poznaniu też. To jak ktoś słyszał o mieszkaniu w Poznaniu, to niech da znać. Jak w Warszawie, to niech da znać. W ogóle nie wiem, czy nie z jakiegoś pośrednictwa mieszkaniowego nie otworzymy. Słuchajcie, może w ogóle... Co jeszcze? Sześciosobowy dom w Warszawie. Jak ktoś widział, słyszał, w Poznaniu też. Wtedy nie ogarniam, co oni tam szukają ostatecznie. Punkt informacji. Słuchajcie, oczywiście chwila przerwy dla tych, którzy nie muszą, to coś jeszcze zaśpiewamy, zagramy. I prośba, wracamy w miarę sprawnie. W miarę sprawnie wracamy za krótki czas.
otwórzcie książeczki na stronie 95, utwór 42. Cheers.